Cześć. To znowu ja. Co? O kurwa. Jedziemy na misję. Szczerze powiedziawszy, nagrywam ten materiał już 2 godziny. Bez kitu. 2 godziny już. Ale no tak się wkręciłem, że lecimy, lecimy. Prawdopodobnie podzielę wam to na 2 odcinki, nie? Naprawdę, mega się wkręciłem. O, to nie tu. O, z górki teraz. Ej, coś się kopci. Oprócz skuterów, to wy dupki próbowaliście mnie dopaść. Musimy go zabrać, bo coś tam idzie. Jest snajper w górę. Najpierw snajpera. No nie wiem, jest coś takiego w tej grze, że przyciąga. Ona jest... Nie jest jakaś mega zajebista, tak? Ale przyciąga. O kurwa. Nie mów, że mierzysz. Jak ty żeś mnie zobaczyła niby? We shoot on sight. No chyba se jaja robisz. Ty nie ruszysz się, co? Nie wiem ilu ich tu jest. Ale tato ma sokola oko. Trzeba przyznać. No kurwa, jaka miejscowa. Prawdopodobnie będę musiał uważać na pułapki. Też nie. Muszę oczyścić ten obóz. Banda morderców i złodziei. O kurwa. Skąd tu jeszcze drugi snajper? No weź se jaj nie rób! O nie, dobra, to nie jest drugi, to ta kurwa się gapi. Pojebana larwa. Kogo ty kurwa mówisz, witam? Wyjebał cię? Tak, bo tam jest gościu jeszcze. I tam też. A nie. Ty Eli! Siema Eli! Ty dorosłaś! To jest Eli z The Last of Us! Normalnie ten głos to jest Eli, nie ma opcji. To Eli!
Jeden załatwiony. Ilu was tam zostało, co? Nie wiem, ale... Może być ciężko. Jeszcze jeden w środku jest. Czemu ja go nie mogę dziabnąć? Bo ja ci pierdolę. O kurwa. No nie mów, że nie zobaczyłeś. Nie widzisz mnie, wydaje ci się. Nie wiem, czemu nie mogę go zabić, tamtego. Ale mam zrobić z jesieni. Dobra, tu mamy jednego. Banda morderczych sukinsynów. Lubicie napaść? Nie, no ty nie jesteś mordercą, absolutnie. Oregan. Oregano. Pokaż to. Cały czas nie rozumiem, do czego to jest. Lub inaczej, co to ma dawać? O kurwa, przez kask mu się przebiłeś? To był chyba dowódca w ogóle, nie? Bo kurwa mać. Nafta. No dobra, kogo teraz? Tego gościa jeszcze będzie trzeba wyeliminować, ale go to chyba na końcu. No, teraz panią snajper załatwił. No ale tak w cycka! Wiesz co? Kurwa, mi przeskoczył. Gdzie on idzie? Tam jeszcze jeden jest. Widziałem go. Dobra, może już jakąś strzelaninkę zrobimy, co? Dobrze, idź mi stąd teraz. Ale cię pytam. No. Może jakąś strzelaninkę tutaj zrobić? Na razie bardzo prosto idzie. Chociaż jest 8. Tu mamy 2, 3. Dalej, o kurwa, właśnie. Że dalej brakuje. Ale dobra, to już mamy chłopa jednego. To mnie babeczka. Musimy teraz pomyśleć. Tu są sidła ciekawie. Tam jest jeden, tu jest jeden. Ty, ale dalej ich brakuje. Wiemy, że jeden jest gdzieś tam. Kurwa, przyjdzie sam, czy ja mam do ciebie przyjść?
Spróbuj się odwrócić teraz, nie? Bydlaki. Wiesz, że się nie ukryjesz, sukin synu. No nie, nie ukryję się. Ja pierdolę, naprawdę. Te sterowanie tutaj myszką. To jest jakiś żart, nie? Coś widziałem. Coś widział. Ładnie wyczyszcza. We shoot on sight. Co najlepsze, to jest 11 na 15. Że dalej brakuje mi ludzi. O kurwa, dobra, widzę. Okej. Okay. Lepsze, że on mnie nie zobaczył, okej. Okay. Można, można. No dobrze, ale to mamy dwóch. Pytanie, gdzie jest trzeci? A gdzie jest trzeci? Mamy trzeciego. I trzeba będzie szukać potem włazy. Mam wrażenie, że kogoś widziałem. O kurwa. Gdzieś ty widział. Coś ty widział. Łapia. Nie rób se jaj. I tam. Dobrze się odezwałeś. Dobra. Został jeden, dokładnie, a jego już załatwimy. Kuszą. Kuszą, ty punia. Taki, wiecie, headshot nad headshotami. To tyle? Jest coś was na więcej? Tak myślałem. Następnym razem nie zasadzajcie się na niewłaściwego gościa. Czy oni powinni... No dobrze. Zobaczmy, czy mieli gdzieś... No właśnie, o tym chciałem bunkier powiedzieć. Że podziemny bunkier gdzieś powinni mieć. Mieli na pewno naziemny. Bo tutaj to naprawdę nie złata. Czekaj. Wow, super. Zajebiście. No ale gdzie jest bunkier? Jest bunkier. Tak, tu jest. Prawda was wyzwoli. A ty kurwa co znowu? Wielu z was pewnie nie pamięta zimnej wojny, ale życie w jej czasach było istnym piekłem. Za a ty pamiętasz? Kiedy słyszało się przelatujący samolot, myślało się, że to już koniec, że zaraz spadnie na nas atomówka. Był to też czas czerwonej paniki. Nie wiedzieliśmy, czy nasz sąsiad to Amerykanin, krwawiący na czerwono, niebiesko i biało, czy czerwony do szpiku kości komunista. Trudno było o zaufanie. Mój ojciec, pokój jego duszy, nauczył mnie, że w mrocznych czasach bezpiecznie jest tylko pod ziemią. To z nim zbudowałem swój pierwszy bunkier. Ale nie mogliśmy zrobić tego na podwórku, pod okiem sąsiadów. Musieliśmy pójść do lasu, daleko od drogi, gdzie nikt by się nie napatoczył. Mając bunkier, wiesz, że nawet jeśli kraj wywróci się do góry nogami, wystarczy otworzyć właz, zejść po drabince. I już jesteś bezpieczny ze swoim radiem i zapasem żywności. Tak ogólnie? Nic się nie zmieniło. To fakt, faktem. Lepiej wykopać sobie bunkier niż grób. To fakt, faktem. Tu Mark Copeland z radia Wolny Oregon. Nie wierzcie kłamstwom.
Tak, bo powiedzmy tak teraz. Tak, tak, Kop? A jak to się skończyło dla tych biednych drani z tego, w którym właśnie byłem, he? Zgaduję, że nie najlepiej, bo wszyscy już dawno nie żyli, kiedy dotarłem na miejsce. Co my tu mamy? Mapa. Tak jest. ...27% też mamy. Bomba. To jakieś papiery. Notatki. Jak stworzyć? Spoko. Jak zro? A spoko. O, jaki był księżyc. No. Kurwa, jakie rozgwieszone niebo. To co, mogę tworzyć bombę dymną czy coś? Nie. Łapki. Bomba. Zbliżeniowa. Nie mogę jej robić. Mina zbliżeniowa. A tu? Bambik. Bomba wabiąca. To myślę, że to byłoby to spoko. Żeby się nauczyć. Bomba dymna, ale nie możemy stworzyć. Puszka. Proch strzelby. Ale to miałeś wiesz. No dobra, idziemy do tego. Prosto. Miło było panowie was poznać i panie. No cóż, skończyło się jak skończyło. Nie dogadaliśmy się. Oż ty kurwy synu. No nie wjeżdżę! A teraz fajnie. Kurwy syny. Dawaj apteczkę. Jak mnie załatwili? No tego się spodziewałem. Fuck you. Czekaj, bierzemy trochę tych. I przy okazji zrobimy sekusza. I to tyle? A, bo ich się robi całkiem sporo z tego. To spoko. Ale załatwili mnie. Jeszcze drugi przycisk dali. O kurwa, ile was tu jest? O kurwa. Siema. Ty czekaj, bo tu są jakieś zwłoki. Ale chyba nie chcę do nich iść. Na pewno nie chcę do nich iść. Jezus Maria, ile was tu jest? Niro nie było w stanie was przed niczym obronić. Chciałbym się to naprawić, stara. Zobaczmy, co da się zrobić. To się da zrobić, nie ma to się. No mam nadzieję, że to nie jest wabi, kurde, nie? Dobra, no, maczeta. Kurwa, wziąłbym. Możesz się otworzyć tego? Pierwsze co, wiesz? I ładuj. No to jazda. Zrobione.
Z jakiegoś śpiocha to słyszę wielkiego. No ta macieta mnie korci. Nie wiem, że już bałaś tą macietę. Kurwa, jakie wrażenie. Ale wytrzymałem słaba. Dawaj tą macietę. Coś jest. Duszka. Muzyka się męczy. Muszę je wyczyścić, nie ma opcji. To jest duże, ja pierdolę. Ja kurwa, one potrafią tak, tak? Ja jebie. Ja się kurwiłem. Nie, no gdzie ja jestem? Jakby tutaj wszędzie było. No bo mamy jednego. Dosłownie jakby wszędzie były, nie? Chyba nie mam, że już nie widział. Dobra, szepnij.
Zawsze to trzech mniej. Wydaje mi się, że będzie już czysto. Kurwa, tam jeszcze jest jakieś wejście. Ja jebie. No gdzie ja się wkopałem, nie? Coś ty zrobił, ha? Gdzie ja się wkopałem? Najgorsze jest to, że one nie mają takiego jednego systemu chodzenia, tylko są takie popierdolone. Trzeba jakoś czyścić. To jest najgorsze. Trzeba jakoś czyścić. Muszę go headshota tu. Więcej was skóry wielej matka nie miała, ha? No właśnie, kurwa, chyba nie. Chowaj się. Jeszcze? Ile was jest? Nie mam dużo. Mam problem, że jest ich dużo. Jeszcze tu, kurwa, ja jebie. Gdzie ja się jebałem? Dobrze, czy będą wiedziały, gdzie o to chodzi. Dobrze, jak będą wiedziały. To na razie powinny dostać głupawy i szukać. O właśnie, szukajcie, szukajcie, a będzie wam dane. Co najlepsze, nic nie przyprowadziło to. Myślałem, że coś tutaj przyjdzie więcej, ale jednak nie. I to jest nasza szansa. Tego bydlaka trzeba zajebać. To już chyba wszystkie.
Hej, skarbie. Tak, no, załatwiłem je. Nie będą ci się naprzykrzać. Co, kurwa? To tutaj była twoja... No, cześć. To znowu ja. Co? O kurwa. Trzeba się zbierać. Deacon, muszę ci coś powiedzieć. Hej, to nie jest luz, to tylko ręka. Mówiłeś mi, że lepiej nie wracać, a ja cię nie posłuchałam. Niby wiedziałam, że jest coraz gorzej, ale no... Przecież nikt z nas nie wiedział, że to tak walnie, a na pewno nie tak Słuchaj, szybko. Nic nie rozumiesz. Ja nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. To jest... to wyłącznie moja wina. Hej, nie zostawię cię przecież. Obiecałam ci coś. Pamiętasz? Ale zostawił. Deacon, czekaj! Sara, no chodź. Tu jest jakiś dzieciak. Czekaj. Hej. Hej, wszystko gra? Chodź, poszukamy twoich rodziców, okej? Okay? Naprawdę, trzeba już iść. Dalej, dalej. Ona mnie cieknęła. O cholera. A jest bardzo źle? Nie wiem, chyba nie. Chyba nie aż tak źle. Jezu. Okej, okay, dobra. Okay. Tylko tu trzymaj jak najmocniej. Hmm? Możesz biec? Chyba nie, ale może tam radę iść. Dobra, może być. Już prawie jesteśmy. Dwie godziny temu było tu pełno federalnych. Tak, pewnie już się ewakuowali. Tak, tak, pewnie się zmyli. Jest cała chmura. No już pewnie zahaczyło nerkę czy coś. Udało się zakażenie. Jak się trzymasz, siostrzeczka? To durne. To był taki mały... taki mały dzieciak, taki... taki pieprzony szczyl. Z wielkim kurwa nożem. Czyli to jego brat! Jej brat! A ja tego nie zapadłem na początku. Kolejna banda. Lepiej zniknąć, zanim się przewala. Wejdźmy na dach i ściągniemy jeden z tych śmigłowców. No chodź. Może tu trochę odpoczniesz. Hej, już dobrze, dobrze. Mi przypominała moją małą siostrę, wiesz? Kiedyś całymi dniami bawiłyśmy się w chowanego. A ona wtedy... ona wtedy chowała główkę w swój płaszcz, tylko tak. Pocieli mnie kiedyś, ale nie aż tak. Ma gorączkę. Jezu. Popatrz. Trzeba spadać. Ile nie tędy. Okej. A... chodź. Dasz radę iść, kochanie? Hej, górze. Tak, trzymam. Poszukaj wyjścia. Cholera. Okej. Wszyscy, moment. O czym myślisz? Okej. Odwróć jego uwagę, a ja spróbuję go jakoś zajść. Spoko, idź. Dam radę, idź! Spierdalaj! Gościu! Hej, nie mam broni! Posłuchaj mnie! Tam jest moja kobieta, dźgnęli ją, właśnie próbujemy iść na dach. Wydawaj się! Helikopter, więc proszę, wysłuchaj mnie! Zabiłeś mi żonę! O nie, słuchaj, nie wiem nic o tym, że zabiliście, jest mi bardzo, bardzo przykro, ale serio, nic nie zrobiliśmy. Słuchaj! Weź, oddaj mi broń! Wyzwane! Ja tak cholerę! Zabiłeś mnie! Dość! Fajna muzyka w tle leci, bardzo fajna muzyka w tle. Deacon, co ci się stało? A co znowu? Chodźmy. Dlatego on był zakrwawiony. Znaczy od zombiaka. Co się z nią stało? Nie jest tym, co tam się odpierdala, sam nie wiem. Dźgnęli ją. Nie mogę już nikogo zabrać. O'Brien? Jeśli nie dostarczymy jej do szpitala, to ona nie przeżyje. Nie ma już więcej szpitali.
O niechże, jak to nie ma szpitali? Macie lekarzy, macie system, macie wszystko! Jestem po licencjacie, okej? Okay? Ja tu jestem na ochotnika, nawet nie powinno mnie tu być! Leon! Okej... Szlak... Zabiorę najwyżej dwójkę, okej? Okay? Dwójkę! Nie kocham, jak to zmieścisz tylko dwójkę? Za duże obciążenie, okej? Okay? Mogę zabrać dwie osoby, dwie! Okej, okay. Dobra, pomóż mi, no już! Spokojnie, kochanie. Jest dobrze. Nic ci nie będzie. Zajmę się nią. Hej, za chwilę wracam, dobra? Hej, buzer, dawaj, śmigłowiec już leci. Na śmigłowiec już leci. Słyszałem, co mówią. Mają miejsce na górę dwie osoby. Leć. Leć z nią. Nic mi nie będzie. Przechodziłem już przez gorsze chujnie. A co nie? Wiem, stary. Gdzie lecicie? Co? Gdzie lecicie? Obóz uchodźców na północ od Swiffinger Check. Nie. Buzer nie poradzi sobie teraz bez mnie. Odtasz mi go. Wsiadasz? Coś ty zrobił, o. Śpij spokojnie, dobra. Ja niedługo do ciebie zajrzę i... Tak, wiem, nie chcesz, żebym to robił, ale... Buzer chyba ma rację. Nie potrafię się powstrzymać. No to... Jak mówiłem, wrócę. Ciekawe. Buzer! Kolejny śmigłowiec Niro! Yeah. Ciekawe, co oni kombinują. Jesteś tam? Jestem. Miałem trochę czasu, coś dla ciebie zrobiłem. Buzman, dzięki, brachu. Wpadnę. Wpadnę, jak będę miał czas, nie? Wiesz, jak to jest. Gdzie jest śmigłowiec? Macie amunicję do pistoletu? No. Tu jest nasza pałka. Wiedziałem, że ją zdobędziemy z powrotem. Kilometr stąd. Tu Radio Wolne Oregon. Prawda was wyzwoli. A ten znowu pierdolić będzie. Od czego wszystko się zaczęło. Korzenie sięgają daleko, aż w II wojny światowej. W 1947 federalni przegłosowali jej, jak leciało, ustawę o bezpieczeństwie narodowym. Na jej mocy federalni zyskali prawo przejmowania naszych dróg, torów kolejowych i stacji radiowych. Wszystkiego, co sobie tylko zażyczymy. I to bez nakazu. Dzisiaj federalni już nie ma, ale jesteśmy my. Są pierdoli. Światu światło prawdy. Śmierci Nilu, żeby nas więzić, obywateli Ameryki.
już się nie powtórzy. Tu Marko Pec, Radia Wolnorynku. Nie wierzcie kłamstwu. Ale no, to do jednego jest. Miałeś rację, Kop. Te wszystkie obozy uchodźców w Niro faktycznie okazały się obozami śmierci, ale innymi niż można było się spodziewać. Jelonki gonią te? Znaczy, zombie gonią jelonki? Tam mam jakieś... Wow! Syny, no. Zjebali mi motor. A tu już byliśmy. Tyle co obok nas! Jezu! Dotrzymałem nas czy nie? Znowu tam pojechałeś, tak? Chociaż cię zabroniłem! Słuchaj! Możesz ze mnie zejść? Ja tylko poluję na świrusy, buzer, rozumiesz? Dobra, stop! To jedyny... Stop! ...powód, dla którego tam jeżdżę! Bo zaczyna lagować strasznie. Czemu nie mogę tego zapisać? Kurwa mać. O kurwa, korsacze, cholera! Dychaj, kurwa! Weź mięso! Ah!
Najgorsze, że na razie nie mam jak zapisać tej gry. Ale mam straszne lagi teraz. Nie wiem czemu nagle. Nie wiem, tak. Wow, czekaj, czekaj! Chyba zwalniają! Tak, zatrzymują cię! Dawaj, wychodź z tego! Czy ja mogę zapisać? Mogę zapisać! Uwaga, robimy tu iSave'a. Tak, bo jak widzicie już komp zaczyna po dłuższej mecie mieć dosyć. Także na tym zakończymy ten odcinek, nie wiem, ma ponad 2 godziny, więc podzielę go na pewno na dwie części. Trzymajcie się, piąteczka.